Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj kolejny na moim kanale tag. Jak wiecie, nie jest ich jakoś specjalnie dużo, ale te tagi, które jakoś wybitnie mi się podobają, staram się dla Was nagrywać. I dziś tag ciążowy. W ciąży oczywiście już nie jestem, ale jest to taki temat dość świeży i gdzieś tam cały czas przeze mnie poruszany, więc pomyślałam, że póki to wszystko mam w pamięci, no to odpowiem dla Was właśnie na te pytania zawarte w tym tagu. Myślę, że bez zbędnych wstępów zaczniemy. Pierwsze pytanie. Ja będę tutaj sobie zerkała poniżej właśnie na te pytania. Jak się czułaś, gdy dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży? Oczywiście byłam przeszczęśliwa, ale także zasiała się we mnie jakaś taka nutka strachu, lęku, obawy. Może nie przez to, że właśnie jestem w ciąży i co to będzie, jak urodzę, tylko właśnie przez to, żeby tą ciążę dobrze przejść, utrzymać i żeby nic po drodze się złego nie wydarzyło. Także radość przeplatała się troszeczkę ze strachem, ale to była ciąża wyczekiwana, ciąża planowana, także możecie sobie tylko tą radość wyobrazić. Drugie pytanie. Jak powiedziałaś tacie dziecka? To nie było jakoś takie spektakularne, chociaż oczywiście w głowie gdzieś tam miałam plan na tego typu właśnie wyznanie. Natomiast wszystko odbyło się absolutnie spontanicznie i jeśli chodzi o szczegóły tego wydarzenia, ja zrobiłam test. Mój mąż w tym momencie odnawiał łazienkę na górze, ponieważ łazienka na górze czekała sobie kilka miesięcy, zanim w ogóle ruszyliśmy ją i doprowadziliśmy do stanu użytkowania. Akurat wtedy trwał taki mini remont w tej łazience i ja z tym testem po prostu do tej łazienki, do męża poleciałam, pokazałam, powiedziałam, więc no mówię, nie było to jakoś spektakularne, ale też na pewno było to dla niego nie lada zaskoczenie, ponieważ mówię, odbywał się mini remont, on był mega zajęty, a ja tutaj przyniosłam takie wieści. Kolejne pytanie, czy czekałaś 3 miesiące, aby ogłosić nowinę o swojej ciąży? Tak, czekałam z tym 3 miesiące, wiedziała tak naprawdę garstka osób, najbliższe otoczenie przez pierwsze właśnie 3 miesiące, no a później dopiero wdrażałam w ten temat pozostałą rodzinę, pozostałych członków rodziny, ponieważ troszeczkę tutaj właśnie byłam przesądna, a też wspominałam Wam, że moja ciąża praktycznie od początku była ciążą zagrożoną, więc wolałam tutaj dać na wstrzymanie i później w razie, nie daj Boże, jakiegoś wypadku, nie musieć tłumaczyć się z tego, dlaczego nie rośnie mi brzuch, tak? Więc moja rada właśnie to poczekać te 3 miesiące, to nikogo nie zbawi, a przynajmniej Wy będziecie miały pewność, że po prostu nie zapeszycie w tym temacie. Kolejne pytanie to, czy to Twoja pierwsza ciąża? Wydaje mi się, że chodziło tu właśnie o to, czy to jest pierwsze dziecko, czy któreś z kolei i było to moje pierwsze dzieciątko, pierwsza pełna ciąża, więc no, króciutko w tym temacie. Czy chcesz mieć więcej dzieci? I słuchajcie, z tym pytaniem to wiąże się troszeczkę taka anegdotka, historia może. Przed samą ciążą, przed zajściem w ciążę, a też nawet może chwilę, jak w niej byłam, ale tylko chwilę, po prostu ja wręcz krzyczałam do świata, że ja nie wyobrażam sobie mieć jednego dziecka, ja chcę mieć więcej dzieci, przynajmniej 2 i chyba na tym 2 bym w sumie poprzestała, natomiast no tak jak mówię, aby tylko nie jedno. A teraz, kiedy ja już jestem mamą od prawie 9 miesięcy, kiedy przeszłam całą tą ciążę, kiedy wiem, z czym to się wiąże i, że tak powiem w cudzysłowie, z czym to się je, to nie mogę na to pytanie odpowiedzieć tak lub nie. W tym momencie sobie tego nie wyobrażam, ale tak jak cały czas to powtarzam, za 2 miesiące, za pół roku, za rok może mi się to w ogóle zmienić i potem powiem, dlaczego ja tak w ogóle myślałam. Czyli ja nie powiem ani tak, ani nie, ponieważ tutaj zmienia się to u mnie po prostu jak wahadełko, więc nie wiem, co przyniesie czas, nie wiem, jak to będzie i tylko tyle w tym temacie mogę powiedzieć. I wiem już, że teraz, obecnie, w tym momencie, na tym etapie życia, na którym jesteśmy, nie mam takiej presji, nie mam takiego nacisku na to drugie dziecko, jak miałam na pierwsze, więc po prostu, tak jak mówię, ja zostawiam to w takiej wolnej sferze i nie wiem, powtarzam po raz kolejny, co przyniesie nam los i czas i póki co po prostu ja nie odpowiem na to pytanie. Ani tak, ani nie. Szóste pytanie. Chcesz znać płeć dziecka? Ja to oczywiście powiem w czasie przeszłym, czyli czy chciałam znać płeć dziecka i czy mój mąż przede wszystkim też chciał znać płeć dziecka, ponieważ tu wiadomo, nie można podchodzić do tej sprawy egoistycznie, jeżeli dzieli się tą ciążę z drugą osobą. Otóż tak, chcieliśmy znać płeć dziecka, nie robiliśmy sobie z tego jakiejś niespodzianki, jakiegoś niedomówienia. Chcieliśmy jasno, wyraźnie wiedzieć, żeby po prostu całą wyprawkę już później kompletować pod dziewczynkę bądź pod chłopczyka i jakoś tak wydało nam się to normalne, że chcemy wiedzieć. 7. pytanie. Chcesz chłopca czy dziewczynkę? Więc tutaj też czas przeszły, czyli czy chciałam chłopca czy dziewczynkę. Nie podchodziłam do tego w ten sposób. Stwierdziłam, co będzie i jaka płeć będzie, taka będzie. Nie zależało mi ani żeby był chłopiec, ani żeby była dziewczynka. Zależało mi przede wszystkim, żeby dziś był zdrowy, żeby ciąża przebiegła pomyślnie, skończyła się pomyślnie i naprawdę uwierzcie mi, dla mnie to nie miało znaczenia. Ja przypuszczam, że istotniejsze to jest i pisałam Wam właśnie na moim blogu o tym, więc odeślę Was do tego posta, zostawię link poniżej. Wydaje mi się, że przy drugim dziecku już jest to dla nas bardziej ważne, bardziej istotna, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka, ponieważ zwykle chcemy mieć właśnie parkę, albo jeżeli właśnie wychowywałyśmy chłopca, wiemy już z czym to się je, no to wolimy mieć też chłopca, żeby nie było. Także każdy tutaj oczywiście ma jakieś indywidualne podejście w tej kwestii, ale wydaje mi się właśnie, że przy drugim dziecku jest to gdzieś tam takie już w głowie myślenie inne w tej kwestii, aniżeli przy tym pierwszym. 8. Czy masz wybrane imię i jaka jest jego historia? Imię mieliśmy wybrane praktycznie od początku, jakoś tak wiedzieliśmy. Ja, słuchajcie, zdecydowanie bardziej, zdecydowanie łatwiej przychodziło mi wybranie imię dla chłopca, aniżeli dla dziewczynki. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że sama jestem kobietą, znam te imiona kobiece jakoś tak, no wiecie, gdzieś tam bardziej, bo bardziej się w środowisku kobiecym obracam. Jak wiecie, też pracowałam w szkole, szkoła to jest generalnie środowisko kobiet. Jakoś tak po prostu wszystkie te imiona kobiece wydawały mi się tak osłuchane, kojarzyły mi się z kimś. Może nie wszystkie imiona kobiece, ale wszystkie te główne imiona kobiece. O, może się troszeczkę poprawię. Natomiast przy wyborze właśnie imienia dla córki ja miałam dziurę w głowie i ja po prostu zdałam się tutaj na gust męża i on oczywiście też no nie chciał jakby być odpowiedzialny w 100% za tą decyzję, więc sporządziliśmy taką troszkę listę imion, w zasadzie on sporządził, które przypadły mu do gustu i z tej listy postanowiliśmy już oboje usiąść i wybrać coś odpowiedniego według nas. No i padło właśnie na imię Nadia. W tym momencie cieszymy się z tego wyboru ogromnie. W ogóle już jakoś tak na początku nie było dla nas dopuszczalne, żeby nasze dziecko miało inaczej na imię. Jak już się dowiedzieliśmy, że to będzie oczywiście dziewczynka. I teraz nie wyobrażamy sobie, żeby to imię mogło być inne. Ulubiona część bycia w ciąży i najgorsza. Może nie rzecz, ale etap. Powiem Wam szczerze, że pierwszy trymestr to była katastrofa, to było ciągłe czekanie, to było ciągły stres, co będzie dalej. Ciążą zaczęłam się cieszyć tak naprawdę dopiero pod koniec drugiego semestru i powiem szczerze, że to był najpiękniejszy czas, ponieważ odeszły wszystkie dolegliwości. Nie byłyśmy jeszcze, nie jest się jeszcze tak ociężałą, z tak olbrzymim brzuchem, ma się tyle energii, że po prostu jest się w stanie góry przenosić i właśnie w tym drugim trymestrze ja zaczęłam nagrywać na YouTube, więc no tutaj gdzieś takiego powera wewnętrznego dostałam. Oczywiście wszystko było na spokojnie, tak jak lekarz zalecił, ale właśnie tak jak mówię, wtedy mamy wrażenie, że możemy góry przenosić i następnie przyszedł ten trymestr trzeci. I ta końcówka, w zasadzie już połowa trzeciego trymestru, no to jest czas, kiedy dostajemy w kość. Jeszcze ja chodziłam w ciąży latem, w te koszmarne upały, także możecie sobie wyobrazić, albo jeżeli jesteście mamami, które też przeżywały ciążę latem, a w zasadzie końcówkę ciąży latem, no to po prostu człowiek jest jak hipopotam, spuchnięty. Ten upał daje się tak strasznie we znaki i te dodatkowe kilogramy, które na sobie nosimy, no nie powiem, żeby to było najprzyjemniejsze właśnie w byciu w ciąży latem. A więc pierwszy i trzeci trymestr absolutnie jest tym najcięższym, a ten drugi trymestr jest taki fajny i może właśnie mówię, to nie jest rzecz, ale to jest czas. O. I ja właśnie w ten sposób na to pytanie odpowiem. 10. pytanie. Jaki jest Twój plan porodu? Ja planu porodu nie spisywałam. Ja od początku wiedziałam, że czeka mnie cięcie cesarskie, więc do tego właśnie przygotowywać planu nie musiałam. I również, jak wiecie, mój poród odbywał się w szpitalu prywatnym, także tam oni zadbali o każdy krok, o cały przebieg porodu, o wszystko, więc ja nie musiałam się w ogóle tym martwić, żadnego planu nie musiałam sporządzać. W sumie cieszę się, że czegoś takiego nie musiałam pisać, nie musiałam jakichś takich rzeczy wymyślać i oszukiwać się, że wszystko przebiegnie według tego planu. Kolejne pytanie. Czy planujesz karmić piersią? Planowałam karmić piersią od początku. Od początku walczyłam o to, żeby tą piersią karmić. Wydawało mi się to najwygodniejsze, najwłaściwsze rozwiązanie. I tutaj nie będę też powtarzać jakichś takich rzeczy, które są absolutnie gdzieś tam wiadome i tak dalej, że to jest najzdrowsze, co możemy dać dziecku i takie różne tam teorie. Oczywiście, że tak jest, ale to nie jest też jedyna możliwość, jaką możemy dać dziecku, żeby dobrze rosło, żeby wpłynąć na jego rozwój. Natomiast, tak jak mówię, tutaj względy takiej wygody gdzieś tam u mnie bardziej w grę wchodziły i strasznie chciałam to robić. Ten pierwszy, najgorszy etap karmienia piersią przeszłam, cieszyłam się niesamowicie, kryzys laktacyjny pokonałam, natomiast u nas wyszła kwestia jeszcze inna, do której oczywiście zapraszam Was na bloga, bo tam ją szczegółowo opisałam, jeżeli oczywiście macie ochotę, nagram o tym osobny film, ale tak jak mówię, strasznie chciałam to robić, miałam możliwość, żeby to robić, natomiast w tym momencie wiem, że lekarze troszeczkę skopali, troszeczkę bardzo skopali sprawę. Ja byłam kompletnie niedoświadczona w tym temacie, więc mogłam pewnych rzeczy nie wiedzieć. Oni są od tego, żeby mi pomóc. Nie zrobili tego w odpowiedni sposób, więc jest tak, jak jest, ale przy kolejnym dziecku, przy kolejnej ciąży ja już bym po prostu była mądrzejsza i wiedziałabym, na co się ukierunkować. Ale no, tak jak mówię, teraz jest tak, jak jest, niczego nie żałuję. Ważne, że dziecko odżywiało się we właściwy dla niego sposób, że rośnie, przybiera na wadze, nic się nie dzieje, wyniki ma książkowe, więc moim zdaniem to jest właśnie najistotniejsze w tym wszystkim. Czy planujesz powrót do pracy, czy zostaniesz w domu, kiedy dziecko się urodzi? Jak widzicie, siedzę w domu, w cudzysłowie siedzę w domu. Ja nie lubię, jak się właśnie na mamy patrzy przez pryzmat siedzi w domu. To, że mama siedzi w domu, to nie znaczy, że zbija bąki i że przytula się cały dzień z dzieckiem i jest sielanka, a mąż niech sobie haruje i tyle. To jest też ciężka praca i to też na przykład ja mam ogromny dom do ogarnięcia, do wysprzątania, do zorganizowania. Tak naprawdę też zajmuję się każdą pierdołą, mogłabym powiedzieć, w naszej rodzinie. Ja po prostu muszę zaplanować nasz czas, nasze wizyty wszędzie, czy to u lekarzy, czy to po prostu gdziekolwiek, tak żeby one nie kolidowały z pracą męża. Wszystko muszę ogarnąć, jeśli chodzi o względy logistyczne, żeby to w naszej rodzinie jakoś fajnie funkcjonowało. No więc to nie jest stricte siedzenie w domu, a dodatkowo szukam sobie właśnie zajęć takich typowo swoich, chociaż nie muszę tego robić, ale chcę. Nie chcę się tak zasiedzieć, że tylko sprzątanie, gotowanie i wiecie, pieluchy i koniec na tym się skończy moje życie. Absolutnie nigdy nie chciałabym właśnie do tego dopuścić, więc póki co praca zawodowa, może tak, w grę nie wchodzi. Nie wiem, kiedy w grę wejdzie, ale nie wydaje mi się też, żebym mogła o sobie powiedzieć jako o osobie bezrobotnej, opiekującej się tylko i wyłącznie dzieckiem, bo ja mam sporo zajęć, sporo sobie na głowę wiecznie biorę. Później oczywiście ze wszystkim nie mogę wyrobić, ale ja już tak mam. No więc po prostu tak nam tutaj upływa czas, dość intensywnie, więc tak to w tym momencie wygląda. 13 pytanie, czy gotujesz dla dziecka? To pytanie w tagu ciążowym troszeczkę wydaje mi się takie nie na miejscu i bez sensu, gdyż jak wiemy rozpoczynamy rozszerzanie diety dziecka po 6 miesiącu. Właśnie teraz wyszły nowe wytyczne i niezależnie od tego, czy dziecko jest karmione piersią, czy też mlekiem modyfikowanym, powinno się dziecku rozszerzać dietę po 6 miesiącu. Oczywiście wszystko odbywa się w konsultacji z pediatrą, więc też nieraz pediatrzy zalecają, aby tą dietę rozszerzać troszeczkę tam szybciej albo później. No ale mimo wszystko nie jest to ani temat, który jakoś tak szczególnie interesuje nas w ciąży, ani też chwilę po porodzie. Natomiast okej, odpowiem na niego właśnie w tym momencie. Nadia, tak jak mówię, ma już prawie 9 miesięcy, więc ja się mogę wypowiedzieć w tym temacie, ale w ciąży nie wiem, jakbym na to pytanie odpowiedziała. W każdym razie ja gotuję mojej córce i na temat rozszerzania diety myślę też Wam nagram film, ponieważ jest to ciekawy temat, bo każde dziecko jest inne, każde wymaga czegoś innego i ja Wam opowiem właśnie o moim dziecku w tym filmie i o tym, jak ja musiałam zmienić właśnie moje podejście do rozszerzania diety i jak się podporządkować właśnie w tym temacie mojej córce. 14 pytanie, czy masz pomysły urządzenia pokoju dziecka? Oczywiście, tych pomysłów jest ogrom, natomiast w tym momencie dziecko mieszka z nami w sypialni, ona jest na tyle mała, że dla mnie absurdem by było zrobienie jej pokoju, położenie jej w tym pokoju i bieganie do niej, jak się budzi w nocy, zabieranie jej na karmienie, później noszenie do tego pokoju. Fizycznie po prostu by mi się szczerze mówiąc nie chciało. I taka jest prawda. Nie będę tutaj Was czarować, że o, piękny pokoik, super, dziecko niech sobie w nim śpi, bo w nocy trzeba wstawać nieraz raz, nieraz zero razy, a nieraz po prostu milion razy. Dla nas nie miało sensu właśnie robienie już teraz na gwałt pokoju dla Nadi. Zrobimy jej... Widzimy zresztą po niej, kiedy będzie gotowa, my zrobimy pokój, nawet jak nie będzie od razu w nim mieszkać, to gdzieś tam on sobie będzie na nią czekał, będzie mogła sobie do niego oczywiście w ciągu dnia zaglądać, bawić się w nim i jak będzie gotowa, po prostu w nim zamieszka i tyle. Ale pomysłów oczywiście jest ogrom, tak jak mówię, pokój dla niej jest kompletnie nieruszony, jest w stanie w takim, w jakim był, gdy kupiliśmy ten dom, nie mamy parcia na to, żeby on był już gotowy, no bo dziecko musi mieć pokój, póki co po prostu ona ma swoje przestrzenie w domu zorganizowane, oczywiście kosztem nas, ale to jakie to ma znaczenie. I jest ok, i jest dobrze tak jak jest, mamy do tego zdroworozsądkowe podejście i tak jak mówię, nie zabijamy się o to, żeby koniecznie już miała swój pokój. I to wszystkie pytania, czyli 14 pytań za nami. Dajcie znać, która odpowiedź Was najbardziej może zaintrygowała albo zdziwiła i oczywiście troszeczkę możecie poopowiadać mi o Waszych ciążach. Ja Was zapraszam oczywiście na mojego bloga, na moje social media, do subskrypcji kanału, do kciukowania filmików. Serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.